No, witam serdecznie na moim kanale w drugiej części filmu na temat zraszaczy liniowych. Testujemy zraszacze 3 sztuki, test praktyczny. W tej chwili jest podłączony zraszacz liniowy Neo. Tak się prezentuje. Tutaj zrobimy małą regulację jeszcze zasięgu. Teraz w drugą stronę, tam w stronę oczka z zasięgiem, jak będzie dalej. Tutaj ciśnienie. Spójrzcie na wodę, jaki zasięg ma, bo to jest istotne w dalszych filmikach. O. No tak w miarę, powiedzmy. Dobra, wyłączamy. Wyłączamy. Przełożymy teraz następny do Verto. Jest Verto podłączone. Dobra, jedziemy z Verto. O, tu już jest znacznie lepiej, zdecydowanie lepiej. Zwróćcie uwagę, damy teraz większy kąt, żeby zobaczyć na oczku, jak to wygląda daleko. Sięga, o tak, tutaj będzie lepiej widać na oczku, jak będzie woda leciała. O, i jak daleko sięga, patrzcie. No bardzo ładnie, ja uważam, że bardzo ładnie. O, teraz zmniejszyłem kąt i teraz zwiększamy. O, teraz jest szerzej, szerszy kąt, też bardzo ładnie wypada Verto w tej pozycji. I na przykład możemy sobie tu zmniejszyć zakres, zmniejszyć, tak? O. Dobra. Wyłączamy. Wyłączamy. I teraz będzie Celfast. Ostatnie. Celfast. Dobra. O. Poszły konie po betonie. Damy wychylenie na oczku maksymalne, żebyście zobaczyli. Szerokość pryskania jest tutaj stała. Możemy tutaj ewentualnie dołożyć jeszcze tymi przyciskami, bo tutaj 3 dysze, jak widzicie, nie działa, czyli jeden przycisk na jedną dyszę jest. Tak? O, zaraz włączę. O, jest włączone. Włączone. I włączone. Tak samo z tej strony. Raz, dwa, trzy. Szerokość jest
przynajmniej 10 metrów, bo tak oczko ma jeszcze dalej, tam sięga, oczko ma 8 i tam dalej, no tutaj będzie gdzieś koło 10 metrów. No, tak to wygląda z selfastem. Tak, przynajmniej 12 metrów, około 12 metrów. Dobra, można wyłączyć. Dobrze. Który uważacie, że najlepiej pryskał, proszę o opinię na kanale i życzę udanych zakupów. Na razie.